Kiedy w życiu małżeńskim pojawia się potomstwo, jest to niewątpliwie niesamowita radość dla małżonków, nie tylko dla małżonków, dla całej rodziny. Mnóstwo jest jednak małżeństw, które zmagają się z problemem niepłodności, które przez wiele lat czasami nie jest to możliwe, starają się o potomstwo. I kiedy myślę o Zachariaszu i o Elżbiecie, no to właśnie mam gdzieś w myśli te wszystkie małżeństwa, które przez wiele lat próbują, starają się o potomstwo. Kiedy popatrzymy na Zachariasza i Elżbietę, widzimy, że oni nigdy nie zwątpili w Pana Boga, nigdy nie odwrócili się od Niego, przyjmowali, choć z bólem, to, co się im przydarza, a jednocześnie, nie tracąc nadziei, w końcu doczekali się potomstwa i tym większa jest ich radość, właśnie wynikająca z tego, że na to potomstwo czekali wiele lat. Pamiętajmy dzisiaj o tych małżonkach, którzy starają się o potomstwo, którzy bardzo by chcieli mieć dzieci, a może nie mogą. O to, żeby nie odsunęli się od Pana Boga, o to, żeby też nie zwrócili się w stronę łatwych rozwiązań, ale żeby z pokorą przyjęli plan Boży na ich życie. Pamiętajmy o nich, zwłaszcza może w dzisiejszej naszej prywatnej modlitwie.